Niech ta chwila wiecznie trwa, polej mi moje ziomki razem ze mną czują chill, znów kurwią film. Czemu tak szybko mi upływa czas? Niech ten wieczór się nie kończy, chwilą proszę wiecznie trwa. Niech ta chwila wiecznie trwa, polej mi moje ziomki razem ze mną czują chill, znów kurwią film. Czemu tak szybko mi upływa czas? Niech ten wieczór się nie kończy, chwilą proszę wiecznie trwa. Witam, jak widać, jak widzieliście, już kupiłem nową maszynę. Jest to Yamaha YZ85 z 2008 roku. Nie wiem, co tu za bardzo mówić, o czym opowiadać. Zaprezentuję wam, jak odpala. Kranik przykręcę. Bez gazu. Ładnie chodzi. Trzyma się obrotów i zaraz będę podjeżdżał. Kurde, manetka mi się urzęła, blokuje. Siądę. Słuchaj. Jest moc i zaraz będę nagrywał jakieś podjazdy. Teraz się szykuję i przypomniałem sobie, że nie powiedziałem, że ona ma około 30 koni, nie wiem dokładnie, ale będziemy nagrywać podcast. Waży jakieś 60-70 kilo, więc jest lekka, zrywna. Dobra, mi wystarczy tyle terenu. Bezproblemowo. Dobra, lecę. Tutaj bezproblemowo. To nie na takie górki. Oczywiście jeszcze trzeba się trochę będzie mi poduczyć. To jest już zmiana motoru, to jest całkiem inna maszyna. Inna moc, większa przede wszystkim. Jakbyście pytali, co zrobiłem z tamtym motorem, no to go sprzedałem. Już tym motorem parę razy jeździłem, może jak będę montował, to wgram parę nagrań, jak to jeździ. Jeździłem w takim wywozie.
za bardzo szarżować, bo jakbym się wywalił, to już nikt nie jeżdża. Chcę podjechać pod górę, pod którą nigdy nie podjeżdżałem. Bezproblemowo. Tu nigdy nie wyjechałem. To jest nic. To jest łatwa górka. Oczywiście motor jest tylko się, aby wkręcił w rezo i wyjedzie. 30 koni jakieś na to, to nie powinno sprawić problemu. Nie wiem, ile mam już czasu nagrania, ale podjadę jeszcze raz. Ładnie, elegancko. Tego. Zobaczę, jak z tym zawracaniem na boka z tym motorem jest. Czy też się to tak... Przecież to jest kostka. Ładnie idzie. Tak. Wyjechałem jeszcze wyżej. Chcę sobie sprawdzić. Bez problemu. Wcześniej z tamtym motorem poprzednim, jak się nawet rozpędzałem pod tą górę, to nie wyjechałem. A tym nie potrzebuje się rozpędzać. Tylko z miejsca wyjedzie. A wystarczy, aby się wkręcił, ze sprzęgła strzelić. Ona jest bardzo zrywna w ogóle na początku. Ona tak jakby mocy nie miała, a później dostaje tą moc. I mnie szybko wywala na jedno koło. Teraz chcę zobaczyć tutaj ten podjazd, jak tutaj będzie się zachowywała Yamaha. O Boże, tu jest duża moc na takie tereny. Panie, ja jadę. Wystraszyły chuje. Bym szybciej zapierdala, piątkę miałem. Co mam wel? Jak wygląda?
Jaki chłop?